Panie Jezu, prosimy Cię o szczególną opiekę Ducha Świętego nad polskim Kościołem, aby kapłani w Polsce, szczególnie teraz, w okresie Wielkiego Postu, z odwagą równą tej, z jaką walczyli żołnierze polskiego Powstania Narodowego, dawali w swojej posłudze duszpasterskiej świadectwo wiary, prawdy, miłości i wierności Ojczyźnie. Ciebie prosimy. Nazywali ich kadłami reakcji, walkowami, bandytami. Bo nie byli lokajami wrogów i zdrajców Polski. Prosimy Cię, miłosierny Boże, aby wykleić ostatni wolni żołnierze niepodległej Polski otrzymali wieczną nagrodę w Królestwie Niebieskim i odzyskali należną im pamięć i uznanie. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji tych, którzy dali głos i którym głos został zabrany. W intencji inicjatorów tego dzisiejszego święta. Świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i świętej pamięci Janusza Kurtyki. Dziękując Bogu za dar ich życia, a także za dzieło Instytutu Pamięci Narodowej. Prosimy Cię, dobry Boże, abyś wynagrodził szczęściem w Ojczyźnie Niebieskiej ich niezłomne serce i ich miłość do Polski. Ciebie prosimy. Panie Jezu, umierając na krzyżu powiedziałeś: Ojcze, Twoje ręce powierzam Ducha Mego. Pamiętając o cierpieniu ostatnich polskich partyzantów, o terrorze, gwałtach i morderstwach, o skrytobójczych egzekucjach dokonywanych przez sowieckie oddziały, przez NKWD i UB wobec żołnierzy wyklętych, spraw, abyśmy zjednoczeni z Tobą dostrzegli sens i wielkość ich ofiary. I abyśmy mieli odwagę ich naśladować. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji rządzących, polityków i urzędników państwowych, aby pamiętając o cierpieniu najlepszych synów narodu, działali podejmowali wszelkie decyzje zgodnie z dobrem polskiego państwa, nie zakłamując historii ojczyzny i nie poddając się medialnej propagandzie. Ciebie prosimy. Jezu miłosierny, przychodzimy do Ciebie z czcią i pokorą, prosić w intencji polskich nauczycieli, dziennikarzy, ludzi kultury i wszystkich osób odpowiedzialnych za kształtowanie narodowej tożsamości, aby pamiętając o niewinnie przelanej krwi naszych pomordowanych braci i sióstr, czuli na sobie to wyjątkowe zobowiązanie i kierowali się w swoich działaniach zawsze prawdą i narodowym dobrem. Ciebie prosimy. Panie, w tym szczególnym czasie, jakim jest Wielki Post, prosimy Cię, dobry Boże, o łaskę nawrócenia dla nas tu zgromadzonych, abyśmy potrafili stawać w prawdzie, przyznawać się do błędów.
poetów, dzielić się z potrzebującymi i niosąc krzyż, żyć z godnością, którą obdarzyłeś nas na chrzcie święty. Ciebie prosimy. Zmiłuj się nad nami, Panie, wspomóż swoje dzieci, nie mające nikogo oprócz Ciebie, który wiesz wszystko i pokaż każdego człowieka, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.